Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kilka Pytań do Dzisiaj. Porozmawiamy o młodej dziewczynie, która spełnia swoje marzenia. Moim Państwa gościem jest Weronika Kujawa. Dzień dobry, witam Cię Weroniko. Witam bardzo serdecznie. I przedstawiciel Stowarzyszenia Gaudium, pan Piotr Cak. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozwoli pan, że zacznę od Weroniki. Weroniko, w Jantarzy w lipcu pojechałaś promować nasze miasto, Mazowsze, a także powiat. Dlaczego zdecydowałaś się wziąć w tym udział? Właściwie to był przypadek. Tutaj z panem Piotrem się umówiliśmy, że my jako z dziewczynami, jako ekipą pojedziemy reprezentować Płock, Mazowsze, aby zachęcać do odwiedzenia naszego pięknego, pięknego Płocka. No i właściwie to wszystko było przypadkiem, to się szybko dzieje i właściwie do końca nie wiedziałam, czy wystartuję w tych wyborach. Jak to się stało, że właśnie faktycznie wystartowałaś? Wysłałam zgłoszenie, tylko tyle, że było już trochę późno i do końca nie wiedziałam, czy na pewno się zakwalifikuję, ale na szczęście dostałam szybko wiadomość zwrotną, pozytywną. Że bierzesz tak, udział. Tak, że biorę udział. Panie Piotrze, jak to się stało, że zabrał tam pan te wszystkie młode dziewczyny ze sobą, żeby promowało Mazowsze, powiat, a także Płock i wróciły do Płocka z takim tak naprawdę sukcesem? Chciałem jak najlepiej zapromować nasze województwo, powiat płocki i miasto Płock na terenie Mierzei Wiślanej, gdzie już jeżdżę od wielu lat i zajmuję się promocją tych naszych małych ojczyzn. Wiadomo, że gwiazdy błyszczą najjaśniej z wszystkich dziewczyn, które zgłosiły się. Wybrałem 4, aczkolwiek jedna nie mogła pojechać, zostały 3. Ale zostały 3, uważam, najtrafniejszego wyboru dokonałem. W ostatnich latach był to mój najtrafniejszy wybór. Przede wszystkim dziewczyny piękne. Następna rzecz, coś takiego zobaczyłem w ich oczach. Taką chęć zdobycia czegoś, zobaczenia. Sprawdzenia się. Weronika jest tancerką, ale jeśli chodzi o wybory Miss, był to jej tak naprawdę początek. No i ten początek wyszedł jak najlepiej, czyli dokonałem dobrego wyboru. Wszystkie 3, które ze mną pojechały, były przepiękne. Prócz tego nie miałem z nimi najmniejszego, są to młode dziewczyny. Nie miałem z nimi najmniejszego problemu, ponieważ stosowały się do jakichś tam moich może dziwnych poleceń, ale ze względu na ich bezpieczeństwo takowe były. Dalej myślę współpracować z tymi dziewczynami, ponieważ to co robiły, robiły z sercem, z oddaniem, z zaangażowaniem. Weroniko, tak jak pan Piotr tutaj wspomniał, twoją pasją jest taniec. Czy masz zamiar pielęgnować to jest swoje hobby, czy jednak modeling to jest to, co byś chciała robić? Nie, jak najbardziej taniec to jest moja pasja. Od 7 roku życia trenuję taniec towarzyski. Trenuję w warszawskim klubie i właściwie to już taki jest taka pasja z oddaniem. A co z modelingiem? Będziesz chciała dalej się rozwijać, czy to jest jednorazowy sukces i dalej mówisz stop, już nie chcę? Znaczy nie, myślę, że chciałabym się na pewno w tym kierunku rozwijać, ale tak jakby dla mnie priorytetem jest nauka i zachowuję w tym świeży rozsądek, ale oczywiście chciałabym zarówno dalej trenować taniec towarzyski, jak i rozwijać się w modelingu. Z jakimi reakcjami się spotkałaś, jak przyjechałaś tutaj, bo wiemy, że wzięłaś też udział w jednym z teledysków disco-polowym. Tak? Z jakim odbiorem się spotkałaś? Jesteś z Raciąża, trochę małe miasto. Tak, czy owszem. Jak to tam wyglądało? Czy spotykali Cię? Super, gratuluję Ci, wygrałaś, jesteś mistrzynią publiczności w Miss, czy jednak to były takie, jednak trochę tak z daleka? Nie, jednak ku mojemu zdziwieniu bardzo pozytywnie zostałam odebrana przez mieszkańców Raciąża. Wiele osób mi gratulowało, pisało do mnie, więc naprawdę to sympatyczne jest po prostu. Czyli zatrzymujesz się na mistrzyni Miss publiczności i na chwilę obecną nie chcesz robić nic dalej w tym kierunku? Znaczy, na razie na tą chwilę o tym nie myślę, jednak nie mówię nie. Jakie masz plany na najbliższą przyszłość? Znaczy, jestem w klasie maturalnej, więc jak najbardziej chcę się skupić na maturze, bo to jednak najważniejszy ten egzamin w naszym życiu. Ale oprócz tego na pewno chcę łączyć naukę z pasją, jaką jest taniec towarzyski, ale również i działać w tym modelingu, więc chcę tak się
ustatkować. Panie Piotrze, a jak z Pana strony będzie wyglądała teraz współpraca z dziewczynami? Czy będzie Pan je próbował zaangażować jeszcze w jakieś swoje projekty? Moje życie to są same pomysły, więc myślę, że należy iść za ciosem i skoro te dziewczyny tak pięknie się zaprezentowały na wyborach bursztynowej Miss, powalczyć o zdobycie tytułu Miss Polski. Wiadomo, że będzie bardzo ciężko, ale nie niemożliwe. Następnie chcemy współpracować z jedną telewizją, ale to jeszcze jest taki projekt ogólnie pisany i tutaj też widzę pole dla naszych dziewczyn, które by mogły współpracować. I mówimy teraz tutaj o Weronice, która właśnie już zdobyła tytuł, żeby wystartowała w Miss Polski? Tak. Jak Ty się, Weroniko, do tego odnosisz? Chciałabyś? Znaczy, na pewno są jakieś marzenia, wiadomo, ale jednak, tak jak mówię, zachowuję w tym zdrowy rozsądek i tak nie za wszelką cenę, ale wiadomo, chciałabym zawsze spróbować swoich sił. Jak będziecie się przygotowywać? Rozumiem, że macie na razie pomysł na to wszystko, ale kogo Pan myśli, żeby jeszcze w to zaangażować? No bo wiadomo, to nie jest prosta sprawa przede wszystkim. Na pewno naszego płockiego choreografa Marka Owsika, który pewne wstępne rzeczy, jeżeli się tylko zgodzi, będzie wypracowywał z dziewczynami. Szczególnie tutaj właśnie z Weroniką, ale w ogóle z wszystkimi dziewczynami, żeby dać im możliwość spełniania marzeń, bo chyba tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi. Prócz Marka Owsika, oczywiście ludzie, którzy będą chcieli współpracować z naszym stowarzyszeniem, które będą chcieli pomagać, będę zapraszał do pomocy, ponieważ bez tego się nie da czegoś takiego zrobić. Na pewno będą jeszcze inne rzeczy, o których zamyślam, czyli chcę zrobić eliminację do tych mistrzostw świata w poławianiu bursztynów na naszej plaży. Od kilku lat już z tym pomysłem się tak boże, ale myślę, że w przyszłym roku już mi się to uda. Moje osiągnięcie, moje, nasze wspólne osiągnięcie tego, co zrobiliśmy i jaki show na terenie Pomorza, to, że ludzie przychodzili i z dumą w sercu mówili, ja jestem z Płocka, ja jestem z Mazowsza, a ja mieszkam w powiecie, a ja mieszkam tu i tu. Podchodzili i byli dumni. To było widać w ich oczach, to było widać w ich wypowiedziach i to po prostu uskrzydlało nas wszystkich, jeśli chodzi o tą naszą całą pracę. Nie ma tutaj z nami pani Oli Kamińskiej, która jest asystentką w stowarzyszeniu. Ona z nami też była i wykonywała ciężką pracę. Prócz tego bardzo opiekowała się dziewczynami, czy im czegoś nie brakuje. Także tu chciałem wspomnieć, że duże serducho Oli spowodowało to, że ta impreza odbyła się tak, jak się należy. Weroniko, Pan Piotr wspomina cały czas Was chwaląc, a jak Wam się współpracowało właśnie ze stowarzyszeniem? Bardzo dobrze. Współpraca była bardzo owocna. Pan Piotr się o nas troszczył, naprawdę bardzo. No i co mogę powiedzieć, bardzo miłe wspomnienia będę miała z tego wyjazdu. Wracając jeszcze do tego, że jesteś teraz w szkole średniej, tak, będziesz pisała maturę, z jakim kierunkiem wiążesz swoją przyszłość? Wybierasz się dalej na studia? Tak, na pewno tak. Jeśli wszystko dobrze pójdzie po mojej myśli, chciałabym iść na prawo. I wyjechać z naszego miasta? Tak, tak. Ale jednak będziesz tutaj wracać i będziesz razem z Panem Piotrem promować Mazowsze, powiat płocki i Płock, zgadza się? Tak, zgadza się, dokładnie tak. I jeszcze jakieś takie Twoje marzenie z tym modelingiem, czy one się spełniło przez to, czy jednak właśnie ten tytuł Miss Polski, jakbyś zdobyła, to byś powiedziała, tak, to jest co? Trudne pytanie. Znaczy, na pewno to wszystko się dzieje w tak krótkim czasie, że dla mnie to jest po prostu szok, co się w tym momencie w moim życiu stało. Bardzo się zmieniło, dostaję wiele propozycji na różnego rodzaju współpracę, jakieś eventy, sesje zdjęciowe, projekty, więc naprawdę to jest w zasadzie to, co mogłam sobie wymarzyć i czegoś więcej nie chcę po prostu. Cieszy mnie to. Cieszę się bardzo, że powiedziałaś, że edukacja jest dla Ciebie najważniejsza i będziesz jednak rozwijać się też także w innym kierunku. Serdecznie Wam dziękuję, że mogliśmy ze sobą porozmawiać na tą tak naprawdę
w Jantarze o takiej mniej znanej dyscyplinie, ale przede wszystkim o Twoim tytule, czyli... Bursztynowa Miss Publiczności. Bardzo się cieszę, gratuluję Ci sukcesu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. A Państwa zapraszam na kolejny odcinek Kilka Pytań do...